Gościem rozmowy kontrolowanej przez Skarby Miasta jest Krystian Pieczara z Polonii Warszawa, niekwestionowany król strzelców bez względu na podział na kategorie wagowe, możemy tak powiedzieć trochę nomenklaturą bokserską. Dużo tych bramek strzelasz. Tak, cześć. Po prostu jako zespół dobrze funkcjonujemy i rzeczywiście tych sytuacji jest sporo. Nie ma co też ukrywać, że to jest dobry moment w moim życiu i jestem skuteczny. Powiem trochę nieskromnie, że miałem już takie momenty w życiu, że rzeczywiście gdzieś ta piłka mnie szukała, ale teraz to wyjątkowo poprzez pracę całego zespołu ja tych sytuacji mam sporo i rzeczywiście te bramki są mojego autorstwa. Naturalnym kolejnym pytaniem, które powinienem ci zadać, jest takie, czy telefon dzwoni? Tak, znaczy, no, rzeczywiście zdarzają się telefony, jest sporo właśnie telefonów takich jak twój z prośbą o to, żeby powiedzieć parę słów. Nie, a mi chodzi bardziej o to, czy tam prezesi innych klubów dzwonią. No rzeczywiście zdarzają się telefony, ale ja na razie podchodzę do tego w ogóle bardzo spokojnie. Jestem związany kontraktem z Polonią, a poza kontraktem jestem związany emocjonalnie z tym miejscem. Więc Polonia potrzebuje pieniędzy, z tego co wiem, to może będziesz chciała się wytransferować. Tak, ale wiesz, to też nie jest do końca pytanie do mnie, natomiast ja mam obowiązujący kontrakt. Zapytania się pojawiają, ale ja też z tym miejscem jestem mocno związany. I na tym. No, powiedziałeś, że jesteś mocno związany z Polonią. Ty się czujesz takim trochę local hero, bez tam używania jakiejś wielkiej terminologii, bo mi się wydaje, że przy Konwiktorskiej dawno takiego idola trybuny jak ty nie było i ty też chyba w tym miejscu się czujesz najlepiej. Tak, no w Polonii czuję się bardzo dobrze. Tak jak już powiedziałem wcześniej, jestem mocno związany z tym klubem, też z różnych względów, bo bardzo dużo tutaj przeżyłem i tych zlotów i upadków i chyba jakbyśmy mieli to sumować, to tych upadków było więcej niż zlotów. Na razie jest bardzo fajnie, ale było bardzo dużo trudnych momentów. Ale no to bilans wychodzi na zero przeważnie, to teraz przed tobą dobre czasy. Tak, tak. A wracając jeszcze do twojego pytania, do tego, czy czujesz się jakimś lokalnym bohaterem, to nie, zupełnie się nie czuję. Myślę, że przetrwaliśmy taki bardzo trudny moment w tamtym sezonie, kiedy naprawdę organizacyjnie i finansowo wyglądało to bardzo ciężko w klubie, ale przez to, że wszystkie osoby związane z administracją w Polonii stanęły na wysokości zadania, to teraz z tymi finansami jest dużo lepiej. Wtedy mocno się ze sobą zżyliśmy. I kibice, i zawodnicy, kibice z zawodnikami. Myślę, że taka trudna sytuacja też scaliła trochę zespół w środku. I po prostu jakby teraz to wszystko to jest wypadkowa tego, że przeżyliśmy trudne chwile, natomiast ja się zupełnie nie czuję żadnym bohaterem. Czyli tak łatwo z Warszawy, z Polonii nie będzie cię, że tak powiem, wywędkować gdzieś nie, w innej nie, miejsce nie, Polski? Nie, nie, nie. Wiesz co, ja już jakby mam ten moment takich różnych przygód z innymi klubami ze sobą. Też nie podniecam się po każdym telefonie. Wiem trochę, jak funkcjonuje to środowisko, wiem, jaka może być opinia na mój temat, wiem też, że po prostu są rzeczy czasami ważniejsze niż to parę złotych więcej gdzieś ileś tam kilometrów stąd, że najistotniejsze jest to, żeby w tym miejscu, w którym się jest, po prostu się po pierwsze dobrze czuć i w tym miejscu się spełniać, a oczywiście gdzieś tam wyzwania sportowe są fajne, ale są rzeczy w życiu ważne i ważniejsze. No jasne, ale zanim trafiłeś do Polonii, to byłeś, ciebie pamiętam, z Nicza Pruszków i z ŁKS Łódź. To co się stało, że nagle tych bramek dużo strzelasz? Sobie zadajesz to pytanie. Ja wiem, że wtedy trochę byłeś chyba na innej pozycji ustawiany niż obecnie. Tutaj pewnie też do ciebie jest większe zaufanie. Tak. No ale gdybyś sam tak przed ja sobą miał odpowiedzieć na to pytanie. Wiesz co, jakby też, to jest też kolejna rzecz, którą już tam gdzieś przepracowałem. Już dawno na ten temat nie myślałem, natomiast wcześniej jeszcze parę dobrych miesięcy temu, nawet jak byliśmy w drugiej lidze, to wtedy bardziej się zastanawiałem, dlaczego jest tak, a nie inaczej i dlaczego wcześniej było kiepsko na przykład z tą skutecznością, tak? Bo jakby na 90 minut mam wpisane, że jestem napastnikiem, ale ja do końca wtedy też, tak naprawdę można powiedzieć, że teraz jakby można mnie rozliczać ze statystyk, bo po prostu grałem na pozycji numer 9. Wcześniej różnie z tym bywało. Kiedy grałem jako typowa dziewiątka w Chojnicach, to jeszcze był podział na wschodnią i zachodnią. To wtedy też byłem dosyć skuteczny, może nie aż tak jak teraz, ale też te statystyki wtedy były zadowalające. Myślę, że u mnie największym problemem wtedy było to, że nie do końca czułem miejsca, nie do końca czułem te miejsca, w których byłem. To jest jedna rzecz, druga rzecz też na pewno taka, że nie do końca, nie mam zbyt łatwego charakteru i miałem bardzo dużo do powiedzenia, zawsze miałem trudne relacje z trenerami. Myślę, że to jest jakby gdzieś tam
To była tylko i wyłącznie moja wina, że tak to się potoczyło, a nie inaczej w innych klubach. Dlatego teraz, jak mam gdzieś okazję rozmawiać z młodszymi zawodnikami, to właśnie mówię o tym, że najważniejsze jest pokora i żeby czasami do niektórych rzeczy podchodzić ze spokojem. Mi się wydaje, że właśnie gdzieś te relacje na linii trener-zawodnik u mnie zawsze stawały na przeszkodzie w jakimś tam rozwoju i gdzieś później w tej skuteczności. Mówisz, że jesteś związany z miejscem i z Warszawą i z Polonią, natomiast 29 lat, to jest taki, no nie wiem, w sumie jesteś teraz na fali, taki last call, ostatnie zamówienie, jeżeli tam zadzwoni telefon, przykładowo, nie wiem, z Chrobrego Głogów, nazwa rzucona na rybkę kompletnie, ale z klubu z wyższej ligi, to co, to po prostu tak sobie lekką ręką to odpuścisz, odpoczniesz? No, wiesz co? To dlaczego się nie sprawdzić w pierwszej lidze na przykład? To znaczy, ja, bo tak to o czym mówiłem też, ja no rzeczywiście mam jakby, zdarzają się telefony z różnych zespołów, natomiast tak jak już wspominałem, podchodzę do tego spokojnie. Ja też nie mam jakiejś takiej potrzeby udowadniania komuś czegoś na siłę. Ale sobie możesz udowodnić, że jesteś dobry na pierwszą ligę na przykład. Tak, ale albo na ekstraklasę. No, tak w ogóle bujając trochę. Tak, ale wiesz, ja nie wiem, czy ja potrzebuję sobie udowadniać po prostu. Wiesz, ja trochę po prostu zupełnie podchodzę do tego na spokojnie. Już, bo teraz fantazjujemy, bo nie ma takiej oferty, więc musiałaby taka oferta najpierw być, potem musiałbym ją przemyśleć, natomiast ja czuję się tutaj dobrze i chciałbym na przykład tutaj coś nie tyle zbudować dla siebie, tylko chciałbym po prostu z tym zespołem iść do przodu, a teraz mi się wydaje, że jest taka, teraz jest taka atmosfera w samym klubie i są też zawodnicy, że jesteśmy w stanie naprawdę zrobić ten krok do przodu i jakby to jest dla mnie najistotniejsze, a jakieś tam moje prywatne cele to schodzi zupełnie na dalszy plan. Zobaczymy, jakby się pojawiła jakaś taka bardzo konkretna oferta, to pewnie bym o niej myślał, ale nie oszukujmy się, raczej nie jestem jakimś takim tutaj, bardzo nie chcę odejść. Atmosfera, proszę Państwa, w Polonii musi być niezła, skoro klub koszulki piłkarskie sprzedaje za 1918 zł za sztukę. Ja chyba wiem, o co chodzi z tymi koszulkami, i powiem, że jak tam będzie kłopot z pieniędzmi, na przykład odpukać, żeby nie było, to przyjdzie prezes i powie na przykład: panie Krystianie, podwyższamy panu pensję razy 5, ale płacimy w koszulkach. To wiesz co, powiem ci, że rzeczywiście wydaje mi się, że trochę sama ta, jakby sam pomysł jest bardzo dobry. Czyli dobrze wyszło jak zwykle, tak? Tak, ale do końca zostało to chyba dobrze przekazane, bo ja na początku i pewnie jak wielu chłopaków z zespołu to przeczytało, to pomyślałem, że rzeczywiście to jest przegięcie, bo to jest koszulka dla zwykłego, to znaczy ta kibica, który przychodzi na mecz za tyle pieniędzy, więc to jest trochę przesadne. No, ci wejdę w słowo, bo na przykład koszulka Garbarni też robi ją ta sama firma Hummel i kosztuje 191 zł 80 groszy dla kibica, a też jest bardzo ładnie wykonana, jedna i druga są. Tak, tak, tylko to jak zebraliśmy parę faktów, mieliśmy parę rozmów z prezesem. Tylko Polonia, to trochę, to trzeba więcej zapłacić. Tak, ale wydaje mi się, że prezesowi, czy osobom, które o tym decydowały, ile ta koszulka będzie kosztowała, chodziło o to, że po prostu to ma być takiego swoistego rodzaju cegiełka i jakby ten produkt jest skierowany dla ludzi, którzy chcą wesprzeć klub, ale nie na zasadzie takiego oficjalnego sponsoringu, tylko po prostu chcą dać, nie wiem, 2000 zł, a oni w zamian dostają taką koszulkę, tak? To jak to teraz o tym mówię, to bardziej to ma ręce i nogi, natomiast i myślę, że taki był cel prezesa i po prostu, błąd w komunikacji został popełniony. Chyba tak. I oczywiście jak to u nas w polskim bagienku, to zostało szybko wyłapane, tym bardziej, że gdzieś jeszcze gdzieś, no jak to się mówi, że nieważne jak mówią, ważne, że mówią. A nam jest rozgłos akurat potrzebny, bo to pewnie wpłynie na to, że zacznie się mówić nie tylko w kontekście stadionu, a teraz jeszcze w kontekście koszulek, więc... Super, ale już pomijając tą akcję, czy koszulka ładna, komunikowanie o niej to już takie sobie, załóżmy, ale oprócz tej nie do końca jednak udanej medialnie ofensywy Polonii z koszulkami, bardzo fajny patent, jesteśmy w dniu obchodów rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wystąpiłeś z młodymi chłopakami z Polonii, z dzieciakami w filmie. Opowiedz o tym, jak do tego doszło. Przy okazji, oczywiście jakby mamy nowe władze w klubie, ale też powstał równocześnie projekt Akademii Polonii Warszawa. Jest to właśnie mały projekt, który się rozwija, tam jest parę roczników, mamy różne lokalizacje i też jakby biorę udział w tworzeniu tego projektu, oczywiście tam mam swoją małą rolę. Jest rocznik 2009, których rodzice bardzo prężnie działają, właśnie organizują różnego rodzaju eventy, do tego nagrywają takie okolicznościowe filmy. Wcześniej zrobili takie coś na powstanie, na powstanie 1 sierpnia.
I rzeczywiście rodzice zapytali, czy nie mógłbym wziąć udziału w nagraniu takiego okolicznościowego filmiku właśnie na te obchody teraz, więc jak najbardziej zdecydowałem się, było to bardzo profesjonalne, było tutaj... Tak, tą akcję, to możemy bić brawo. Tak, jeszcze więcej, oświetlenia niż tutaj, naprawdę rodzice są bardzo zaangażowani, bardzo poważnie do tego podchodzą i oby takich inicjatyw więcej, bo rzeczywiście jakby jest bardzo dużo ludzi, którzy znajdują się dookoła klubu, mają świetne pomysły i tak naprawdę mimo tego, że się mówi o nas śmiechem, żartem, że nie ma Polonii w Warszawie, to gdziekolwiek byśmy nie poszli, to każdy... A ty masz czasem związane z tym, że tak powiem, nieuprzejmości ze strony, nie wiem, kibiców Legii, których jest dużo więcej w Warszawie niż Polonii. Czy jesteś rozpoznawalną postacią, czy jednak tylko przy Kon Wiktorskiej jesteś bohaterem, a już dwie ulice dalej, to tak, już nie wiadomo, jeśli chodzi o tą rozpoznawalność, to... No, szczególnie grając na takich stadionach, jak na przykład ostatnio graliśmy w Nowym Dworze, to oczywiście nam się oberwało. Kiedyś graliśmy sparing z Niczem, to grupka takich, większa grupka kibiców, nie wiem ilu tam ich... Ale to sparingi, to wiadomo, ale idziesz do sklepu po bułki, oni mówią, o panie Krystianie, ale pan zalutował Unii z Kierniewice, nie? Nie, nie jeśli się spotykam z takimi sygnałami, to znaczy spotykam się, powiem szczerze, chociaż nikomu o tym nie mówię, bo po prostu, no trochę mnie jest też, ja bardziej to tak odbieram, po prostu krępuję się, ale... Próbuję to wygadać, to jest minuta szczerości, tak? Ile razy dziennie, tam ile autografów? Nie, rzeczywiście się zdarza, tylko też mówię, że mamy sporo kibiców, a najczęściej to są miłe słowa. Mówię, że fajnie, że wygraliśmy, fajna bramka, fajny mecz, byłem, wiem, słyszałem, czytałem, jest fajnie, fajnie, że to się rozwija, mam nadzieję, że zrobicie awans i tak dalej, więc tak. A zrobicie? Nie chcę tu niczego teraz deklarować, ale myślę, że potencjał w tym zespole i teraz klub jest w takim momencie, że fajnie by było, jakby się to udało, ale nie będę tu niczego deklarował. Natomiast jeśli chodzi, jeszcze kończąc to, co pytałeś o to, czy jestem rozpoznawalny, to rzeczywiście jest bardzo dużo osób na ulicy i to myślę, że nie tylko ja mam takie sytuacje, ale też większość chłopaków, wielu innych chłopaków z zespołu, że rzeczywiście kibice podchodzą, gratulują, więc to jest naprawdę miłe, a takich negatywnych raczej się nie spotyka. To jak wszędzie spotykacie, to mówię, ty Wojdy, ile ci autograf? No ja 5, a ty Bela Wejder, ja 3, a ty tam, ja 11, tak? Myślę, że Wojdy może mieć tak, że rzeczywiście on jest chyba najbardziej rozpoznawalną postacią i gdzieś tam ma pewnie sporo takich sytuacji, a takie nieprzyjemne sytuacje zdarzają się tylko i wyłącznie na stadionach, na wyjazdach, wtedy kiedy gramy z takimi zespołami, które są zaprzyjaźnione z Legią, ze Świdem było ciężko, trochę nas wyzywali, szczególnie właśnie Wojtego, bo o nim wspominałeś. Ze Zniczem akurat ten sparing to też było trudne przeżycie dla mnie. To cię powinni oszczędzić, bo przecież ale tam właśnie, grałeś, wiesz co, ale albo specjalnie rzuca, właśnie, może specjalnie rzucali we mnie ścieżkami wtedy, śniegiem, śpiewali, no bo powiem jeszcze, że straszna historia, w ogóle jakoś jeszcze w Zniczu grałem w miarę dobrze, więc w ogóle nie wiem skąd ta sytuacja. Raz miałem, tylko raz z takich negatywnych spraw to miałem taką sytuację, że oddałem samochód do sprzątania i wydaje mi się, że i właśnie był bardzo legijny ten zakład. Mm-hmm. No i słabo mi posprzątali, nie? To mogli zostawić zapach tam ta, z alkoholu. Ale właśnie, nie, było... ale słabo posprzątali, już tam więcej nie pojechałem i tak się dziwnie patrzyli, a mieli właśnie naprawdę i potem dopiero zajarzyłem, bo był i zegar i bardzo dużo takich innych atrybutów związanych z Legią, więc... No to ja nie wiem, czy w Warszawie znajdzie jakieś miejsce myjnie, która nie jest bardziej za Legią, ale... Pół żartu, pół serio, ale tak to raczej są tylko pozytywne. A jeszcze wrócę na chwilę do twojej przygody z Łodzią, bo w ogóle to jest tak, że... Przyszedłem do takiej książki Skarby Miasta i jest jeden piłkarz, który wystąpił w nich dwukrotnie, to jest Łukasz Broś, bo i w Skarbach Warszawskich i Wrocławskich, a ty jesteś jedynym piłkarzem, który miał szansę być dwa razy, a nie był ani razu, bo jak powstawały Skarby Warszawy, to ty grałeś w LKS-ie, jak wróciłeś, to robiliśmy Łódź. I chciałem zapytać ten LKS, czemu tam ci nie wyszło w sumie, bo to też taka drużyna odradzająca się, no tak, no, trochę wypisze mamy Polonia. Okay. Z całym szacunkiem dla Polonii, jednak na większą skalę, bo UKS gra wyżej po prostu. Tak. To znaczy właśnie to są firmy, które już od dawna powinny po prostu być tak, jak przynajmniej UKS jest teraz na zapleczu Ekstraklasy, zaraz może być w Ekstraklasie, więc Polonia powinna pójść podobną drogą. My byliśmy blisko, to za dużo powiedziane, ale byliśmy w drugiej lidze i tak wydawało się, że teraz to wszystko pójdzie troszkę łatwiej, bo najtrudniejsze jest wydostanie się z trzeciej ligi, potem jakby, oczywiście to też jest równie trudne, ale troszkę łatwiejsze. Natomiast jeśli chodzi o moją sytuację w UKS-ie, ja idąc tam podpisałem tam długi kontrakt, bo on by obowiązywał mnie jeszcze po awansie do Ekstraklasy,
Więc jakby to było taki, nazwę to projekt i dyrektora, i prezesa. I ja miałem być tam dłużej, jakby osobowością im bardzo przypasowałem. I też to nie było tak, że ja tam się wciskałem, oni przyjechali na parę meczów i byli zadowoleni z mojej postawy i też dlatego tam poszedłem. Natomiast dlaczego to się skończyło tak, jak się skończyło, to przede wszystkim miałem tam sporo takich spraw życiowych, które musiałem sobie poukładać i trochę nie do końca byłem głową w Łodzi. Mhm. Byłem głową wszędzie indziej, tylko nie tam. I to chyba było, to był największy powód. To był największy powód na największy problem. Dlaczego to nie było takiej gry na miarę oczekiwań, bo myślę, że jakby swoją postawą nawet w Polonii albo nawet w tym okresie na początku w ŁKS-ie wszyscy spodziewali się po prostu, że będę tam ciągnął wózek i że będę tam gwiazdą, a nie do końca wyszło ze względu też. Jesteś gwiazdą trochę później w Polonii. No tak, z tym gwiazdorzeniem, no wiadomo, tak. Ale właśnie w ŁKS-ie było tak, że trochę nie występowałem też na tej pozycji. Poza tym na samym początku przydarzała mi się taka kontuzja, którą ciężko było zdiagnozować. Więc jakby tam bardzo dużo rzeczy ułożyło się w ten sposób, że po prostu nie szło. Ale też jakby chciałbym, żeby to wszyscy wiedzieli, że to ja zadzwoniłem do dyrektora i powiedziałem, że chcę odejść. Więc to nie było tak, że oni powiedzieli, dobra, słuchaj, Krystian, w ogóle byłeś kontuzjowany, byłeś beznadziejny, nie jesteśmy z ciebie zadowoleni. Tylko właśnie powiem szczerze, że sam dyrektor był zdziwiony, że ja w ogóle, że mam zamiar odejść, bo mówi, no dobra, umawialiśmy się, mieliśmy dłuższy kontrakt, jesteśmy tutaj, masz jeden z dłuższych kontraktów, dlaczego tak, a nie inaczej? No i wtedy powiedziałem, jaka jest sytuacja, że tam sprawy osobiste, bo one były najważniejsze i po prostu dlatego się to tak skończyło, jak się skończyło. No, ja życzę im jak najlepiej. Ten plan, który oni sobie tam zakładali wtedy, jak ja byłem, jak najbardziej cały czas go kontynuują. No może jakbyś przetrzymał, to zobacz, no UKS idzie na ekstra klasę. Tak, ja jestem przekonany, że trochę. Możliwe, że byłbym dzisiaj na zapleczu ekstra klasy, a za chwilę może w ekstra klasie, ale to wtedy to było jedyne dobre wyjście. No, wtedy musiałem tak postąpić i też jakby cieszę się, że byłem szczery wobec włodarzy UKS-u, wobec siebie. Nie zrobiłem, ani się tam nie męczyłem, po prostu zrobiłem tak, jak uważałem wtedy i tyle, no po prostu. No. Wrogiem kibica UKS-u na pewno nie jesteś, chyba że przecież do Widzewa, to wtedy się defaultowo staniesz. Ale jeszcze kończąc już w ogóle spotkanie nasze, to jeszcze jedna rzecz, bo ty też bardzo dużą wagę, uwagę to jest dobre słowo, szczególnie w moim przypadku, do odżywiania się. Chyba nawet ze swoją narzeczoną macie firmę, która promuje zdrowe żywienie, tak się odżywiać. Powiedz mi, jak ja mam w 2 tygodnie schudnąć 10 kilo. Wiesz co, musiałbyś siedzieć na saunie jakiś tydzień i jeszcze przy okazji nie jeździć, nie pić, tak serio. Dobrze, sprawdzimy, gdzie jest sauna, niedaleko. Nie, ale tak mówiąc. To dobra firma. Tak, mówiąc szczerze, to tak. Jestem trenerem od przygotowania motorycznego, już dodatkowo też jakby tym zajmuję się i w Polonii, i będę się zajmował w akademii. Dodatkowo prowadzę jeszcze takie zajęcia z dzieciakami. Natomiast to co mówisz o tej firmie cateringowej, to chciałbym to sprostować. To w ogóle była taka historia, że firma zajmująca się tym cateringiem żywnościowym, po prostu ze względu na to, że znałem się z osobą, która odpowiada za jakby organizację medialną, to stwierdziła, że po prostu fajnie by było, jakby zawodnik Polonii. Dałeś twarz. Tak, zareklamował to, tak. Zareklamował to i żebym to zrobił z żoną, więc rzuciliśmy zdjęcie na social media i po prostu tak potem tak ludzie pomyśleli, że to jest nasza firma, natomiast nie, to nie jest nasza firma, to jest bardzo dobry catering, natomiast jakby my tylko i wyłącznie zajęliśmy się wtedy promocją, a wracając jeszcze do tego, co mówisz o odżywianiu się i tak dalej, no jakby to jest bardzo związane z futbolem, szczególnie na niższym szczeblu rozgrywkowym, to jednak te parametry fizyczne są bardzo istotne, więc jakby tak, oczywiście ja o to dbam, jeszcze mam. A świadomość wśród piłkarzy w trzeciej lidze, na przykładzie Polonii, jest duża tego, co jedzą, bo no, to załóżmy, no to Polonia to jest, no, klub z dużego miasta, który tam no, funkcjonuje w miarę profesjonalnie, tak to nazwijmy, a to inaczej. W tych trzecich ligach to piłkarze patrzą, myślisz na to, co jedzą, co piją. Wiesz co, powiem ci, tak trochę może to będzie kontrowersyjne, albo takie przewrotne, bo wydawać by się mogło, że jednak to ekstraklasa to dba najbardziej o swoje odżywianie się, odnawadnianie i tak dalej, takie detale, natomiast
a trzecia liga najmniej. Natomiast ja byłem akurat, miałem to szczęście, że i byłem w zespole ekstraklasowym, i byłem i w pierwszej, drugiej i w trzeciej lidze, i powiem ci szczerze, że akurat w Polonii ta świadomość jest na bardzo wysokim poziomie stoi. I nawet jestem skłonny powiedzieć coś takiego, że czym niżej, tym ludzie się lepiej prowadzą. Bo jakby ta piłka nożna chyba... Ale tam do pewnego momentu, no już w B-klasie to tam się... No tak, ale mówię... Z minimalną nadwagą da się nie byłem, nie chcę się wypowiadać, nie chcę też chłopaków z B-klasy krzywdzić, może niektórzy się super prowadzą, a pewnie i tacy są. Natomiast u nas jakby ta świadomość stoi na bardzo wysokim poziomie i naprawdę może przez to, że trzecia liga czy druga liga, że trzecia jest najtrudniejsza i rzeczywiście ona jest bardzo oparta na takich cechach ewolucjonalnych, to rzeczywiście ta fizyczność odgrywa bardzo dużą rolę i zawodnicy wiedzą, że jakby to jest podstawa, jakby to jest baza, że fizycznie muszą być dobrze przygotowani, żeby potem ewentualnie pokazać umiejętności piłkarskie. Natomiast pewnie w ekstraklasie czy w pierwszej lidze już jakby te umiejętności piłkarskie są najistotniejsze, a to też jest ważne, ale to nie stoi na piedestale. Natomiast w trzeciej lidze to no naprawdę, no u nas zawodnicy, zresztą to można nawet sprawdzić na Facebooku, jak wyglądaliśmy bez koszulek, jak byliśmy na obozie na Cyprze. To było jeszcze chyba w trzeciej lidze właśnie, nie? Że naprawdę jakby fizycznie wyglądamy bardzo dobrze i bardzo dużą wagę do tego przekładamy. U nas, wiesz, praktycznie każde zajęcia paru zawodników zaczyna na siłowni, więc naprawdę ta się... Mimo tego niskiego bądź poziomu, to jest czwarty poziom, czwarty level, to jest świadomość duża, tak? Tak, jest świadomość duża. To nie jest zabawa w piłkę, to jest profesjonalne granie. Nie, wiesz, to zupełnie tak nie. Tak dla kogoś z boku, to wiesz, no, tak, no tak, oczywiście ja, nie umniejszając. Tak, ale... tak, ale wiesz, bo my też sobie zdajemy z tego sprawę, że to wiesz, no ostatecznie, bo to jest tak, że mamy gierkę na treningu i my się na tej gierce zabijamy czasami, wiesz, no jesteśmy bardzo zaangażowani. Pewnie o własne nogi. Tak, pewnie o własne nogi, tak. Zabijamy się w sensie takim, że jesteśmy bardzo nastawieni na wygraną, każdy zasuwa. I potem siadamy w szatni i mówimy, no jesteśmy zdenerwowani, daliśmy z siebie wszystko, ale żeby też spokojnie, bo to jest tylko czwarta liga, nie? Ale to właśnie przez to, że to jest duży klub, to my tego nie czujemy. Bardziej chodzi o to, że po prostu zebrała się taka grupa zawodników, że ona jest bardzo ambitna i po prostu chce wycisnąć z każdego treningu i z każdego meczu jak najwięcej. Więc jakby taka... To wiesz jak to jest, można być w ekstraklasie i robić tak zwane dziadostwo i się jak się wejdzie na karuzelę, to już to tak, można pokręcić. Tak, można się pokręcić, można się nie przykładać i można powiedzieć, że dobra, był trening, jadę sobie do galerii i tak dalej, nie? A można być i na czwartym poziomie rozgrywkowym, a wkładać w każdy trening. Ale to jest chyba kwestia tego, czy jest się dzbanem, czy się nie jest, a nie to w tym. Tak, się to gra, jest też no to... kwestia mentalności. Ja dlatego o tej mentalności wspominam, bo właśnie u nas jest zespół, który właśnie mentalnie jest na bardzo wysokim poziomie. Zresztą to nie jest tylko moje zdanie, ale zawodnicy, którzy byli w Polonii, gdzieś odeszli i czasami mówią o tym, jakie jest zaangażowanie na treningach u nas, a jakie jest w tym zespole, w którym są, a mogą być nawet wyżej, no to mówią, że jednak, że w Polonii, że no to jest po prostu niespotykane. Zresztą to nawet trener jednego z zespołów trzecioligowych, obserwując nasze treningi, mówi, że no, że potem mówił na treningach tego zespołu, że no panowie, jakbyście zobaczyli, co się dzieje w Polonii na treningach, to byście zobaczyli, gdzie wy jesteście, nie? Że to było takie miłe wtedy, gdzieś tam się dowiedzieliśmy po kontach. Ale rzeczywiście... No dobra, ale z drugiej strony na pierwszym miejscu jest kto inny. Tak, no więc widzisz, to też nie jest... Inny. Tak, to też nie jest najważniejsze, że gdzieś pewnie czegoś nam tam zabrakło, że jesteśmy teraz na trzecim miejscu. Ale szanse są, jeszcze. Szanse są. Tak, to jeszcze nie koniec ligi, jest jeszcze cała runda, rzeczywiście jakby naszym plusem jest to, że ten kryzys taki wynikowy, bo nie chciałbym mówić o jakimś kryzysie gry, bo jak ktoś był na tych meczach, to widział, że przegraliśmy 4 mecze z rzędu. I rzeczywiście to mimo tego, że to może głupie co powiem, ale to było naprawdę, mieliśmy niefart i ten kryzys już jest na szczęście za nami, a inne zespoły, które są w czołówce, jeszcze ten kryzys przyjdzie, bo Sokół na razie wszystko wygrywa, a oczywiście to nie... Znaczy, Sokół lata wysoko na jesienią, a na wiosnę no zwykle tak bywało, nie chciałbym niczego odbierać, ale na pewno plusem naszym jest już to, że ten kryzys mamy za sobą na początku sezonu, a jest jeszcze przed nami trochę grania i mam nadzieję, że już nam się taki kryzys nie przytrafia, gdzieś te inne zespoły z czuba tabeli pogubią punkty. Naszym gościem był Krystian Pieczara, człowiek, który wie jak strzelać bramki, wie jak się odżywiać, nie wie jeszcze jak się gra w koszulce za 2000 zł, ale bo wy w nich musicie wystąpić, ale to mi powiesz jak przyjdziesz następnym razem. To musisz mówić rywalom, słuchaj, nie szarp, bo to drogie. To, dobra, dziękujemy bardzo. Dzięki.